Joe Biden, ósmy prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił w niedzielę 21 lipca, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. W swoim oświadczeniu wyraził pełne wsparcie i poparcie dla Kamali Harris jako kandydatki swojej partii w nadchodzących wyborach prezydenckich. Decyzja Bidena o wycofaniu się z wyścigu o drugą kadencję otwiera drogę dla Harris, która ma szansę stać się pierwszą czarnoskórą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych. Kandydującą na stanowisko prezydenta. Kamala Harris to doświadczona polityczka, która w przeszłości pełniła funkcję prokuratora generalnego Kalifornii i senatora USA. Jej kandydatura będzie budzić nadzieję wśród wielu amerykańskich wyborców, którzy oczekują nowych, progresywnych liderów. Harris odniosła również sukcesy w walce o prawa mniejszości i sprawiedliwość społeczną. Jednym z najważniejszych wsparć, na które może liczyć Kamala Harris, jest jej mąż, Doug Emhoff. Para pobrała się w 2014 roku, a Emhoff zrezygnował z pracy jako prawnik, aby aktywnie wspierać żonę w jej politycznej karierze. Emhoff sam pochodzi z rodziny żydowskiej i ma polskie korzenie. Zainteresowanie swoim pochodzeniem skłoniło go do przyjrzenia się swojemu drzewu genealogicznemu, co doprowadziło go aż do Polski. Według Łukasza Polańskiego, prezesa Stowarzyszenia Sadecki Sztetl, oraz koordynatora spraw genealogicznych i historycznych przodkowie Duga Emhoffa pochodzą z miejscowości Gorlice w Polsce. Emhoff odwiedził Polskę w zeszłym roku, uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych dotyczących obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Podczas wizyty odbył także spacer po Gorlicach, odwiedzając miejsca związane z historią społeczności żydowskiej oraz miejsca pamięci. W wizycie Emhoffa w Polsce można dostrzec także polityczne przesłanie. Spotkanie miało na celu promowanie wysiłków administracji Bidena Harris w walce z antysemityzmem i wzmacnianiem pamięci o Holokauście. Polityczne zaangażowanie Hoffa w te sprawy wskazuje na to, że ma on duże znaczenie dla prowadzenia kampanii jego żony. Kandydatura Kamali Harris w nadchodzących wyborach prezydenckich będzie miała ogromne znaczenie dla historii politycznej Stanów Zjednoczonych. Jeśli zostanie wybrana, stanie się nie tylko pierwszą kobietą prezydentem, ale także pierwszą czarnoskórą kobietą zajmującą to stanowisko. Jej mąż, Doug Emhoff, będący pochodzenia żydowskiego o polskich korzeniach, odgrywa nieocenioną rolę w jej kampanii, wspierając ją w trudnych momentach i pomagając w promowaniu ważnych spraw społecznych. Decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z ubiegania o reelekcję. Z pewnością wpływa na dynamikę wyborów prezydenckich. Kamala Harris ma teraz szansę dojść do wyborów głównych i zmierzyć się z innymi kandydatami, zarówno wewnątrz partii, jak i z przeciwnikiem z partii republikańskiej. Demokratyczni wyborcy mają nadzieję na zjednoczenie się wokół Harris i pokonanie obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Przyszłość polityczna Stanów Zjednoczonych jest niezwykle niepewna a wybory prezydenckie stają się coraz bardziej ekscytujące. Ciekawe jest, jak rozwinie się kampania Kamali Harris i jakie są szanse na jej wygraną. Czy będzie w stanie zdobyć przewagę nad innymi kandydatami i przekonać amerykańskich wyborców do swojego planu działania? Odpowiedź na te pytania poznamy podczas nadchodzących miesięcy, które będą obfitować w wiele emocji i napięcia. Jedno jest pewne. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Nigdy nie były tak interesujące i pełne znaczenia dla przyszłości kraju.